Iruna, to jest godzina około 14:15. Słońce już tuli się tu zachodowi. Tyle śniegu. Słychać jak strzyki. Jakieś minus 15. Samochody na kolcach. Inaczej się tu nie da. Tam daleko to chałuby. Takie bloki pracownicze tutaj dookoła. Tak ludzie żyją. 9:25 wzeszło słońce i 14:25 jest zachód. Idziemy zobaczyć rzeźby ze śniegu. Bardzo ładne. Na pewno się nie roztopią. Jest zimno. Trzeba pokręcić, bo ręka marznie. No się ktoś nie robił. Bardzo ładne rzeźby. Festiwal śniegu. A i dzieci mają swoją zgadkę zrobioną z lodu. Pan wiozący nas do hotelu z lotniska powiadał, że był elektrykiem w tej kopalni. Kiedy rano wstawał, było ciemno. Wszedł na szychtę, wracał, było ciemno, spał, wychodzi, było ciemno, mówi tak 2 miesiące. Nie zazdroszczę. Słychać jak. Szybko pod butami. Wracam, bo zimno jest. Okropnie. I takie małe domki też. W końcu zima. Widać śnieg. O. Autobus jeżdżą, robi się powolutku ciemno. Hotel Best Western. I za nim górka. To była stacja benzynowa, bo przerobiło mu bar. Już to było trochę, jak widać. Zrobiony, pewnie też pokopalniony. 2,5 km, 3 wyciągi. I ten weekend za darmo był festiwal śniegu. W tym co przyjechaliśmy i za darmo.